Dzień dobry. Chciałem Cię przywitać dzisiaj w wtorek 19 grudnia 2023 roku Bożym Słowem, które na ten dzień wylosowane zostało ze Starego Testamentu w Psalmie 34, gdzie w 16 wierszu czytamy: Oczy Pana zwrócone ku sprawiedliwym, a Jego uszy otwarte na ich wołanie. Oraz w fragmencie listu do Rzymian, gdzie w 12 rozdziale, 12 wierszu czytam: Radujcie się nadzieją, w ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Nie wiem, czy Wam też, ale mi to słowo, te fragmenty skojarzyły się w pierwszej chwili z wzięciem czegoś na przeczekanie. Nie wiem, czy mieliście taką sytuację, że okoliczności, w których się akurat znajdowaliście, mówiąc tak bardzo ogólnie, nie należały do sprzyjających. Ale perspektywa, że będzie lepiej, pozwalała jakoś się spiąć, jakoś przetrzymać. To taki czas, kiedy w zasadzie całym sobą jesteśmy już w tych nowych, lepszych, bardziej sprzyjających okolicznościach, mimo że zaciskamy zęby i jakoś tak próbujemy przetrzymać, przetrwać to, co jest teraz. Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że te fragmenty biblijne wylosowane na dziś są też takimi słowami zachęty, żeby jakoś wytrzymać. Psalmista mówi, że uszy Pana są otwarte na ich wołanie, na wołanie sprawiedliwych. Kiedy popatrzymy na cały ten fragment, na cały Psalm 34, to widzimy, że psalmista nie mówi tylko o tym, że ci sprawiedliwi mają wyczekiwać pomocy, wyczekiwać ratunku, ale zachęca do tego, żeby żyć z tą pewnością i świadomością, że Pan Bóg ich widzi. Że Pan Bóg nie jest gdzieś tam dopiero na końcu tej drogi, jak już przeczekają swoje, przecierpią swoje, to wtedy spotkają się z Panem. Ale w każdej chwili chce w każdym czasie błogosławić Pana. Tak rozpoczyna się ten psalm. Zupełnie tak samo jest w liście do Rzymian. Radujcie się nadzieją. Nie trwajcie w nadziei, że będziecie się radowali, ale korzystajcie z tej nadziei już teraz, bo wtedy zupełnie inaczej przeżywa się trudne chwile. To nie czas, który trzeba przetrwać, żeby potem kiedyś w wieczności czym się cieszyć i radować. I chciałbym nam życzyć, niezależnie zupełnie od okoliczności, jakie przeżywamy, żebyśmy mogli radować się nadzieją, a nie oczekiwać w nadziei radości. Chciałbym nam życzyć, żebyśmy mogli nie przetrzymać, przetrwać jakoś te gorsze momenty w naszym życiu, ale także w nich doświadczać tego, że Bóg jest z nami już teraz. Także wtedy, kiedy sytuacje życiowe nie zawsze wydają się dobre. Chciałbym Ci życzyć, żebyś mógł doświadczać tej radości i radosnej nadziei już teraz. Dobrego dnia.